Więcej pieluch zmieniłeś w tym tygodniu niż skoków oddałeś? O Jezu, kto by to liczył? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale zmieniasz, karmisz, robisz wszystko? Znaczy, laktacji nie rozkręciłem jeszcze, ale pieluchy jak najbardziej, tym się mogę zająć. To był Dawid z tych najlepszych momentów tego sezonu do tej pory? No nie, jeszcze nie, ale myślę, że jest blisko tego. Te skoki, no ten kwalifikacyjny był ciutkę z takim drobnym błędem, z drobnym przyruchem. Te dwa treningowe też jeszcze były lekko spóźniane, ale już w całkiem fajnym rytmie, że tak powiem. No mieliśmy też trochę ciężkie warunki, niską belkę w kwalifikacjach, więc no nie było łatwo z tego odlecieć. Ale myślę, że mimo wszystko spisałem się ok i w takich warunkach też czasami warto oddać skok, żeby poczuć, że nie zawsze tak fajnie samo leci. Kiedy odpada tylko jeden zawodnik, to najważniejsze to przypilnować sprzętu? No myślę, że zawsze jest ważne przypilnować sprzętu, bo niezależnie od tego, ilu odpada, DSQ z automatu się liczy z odpadnięciem, więc tego sprzętu trzeba pilnować za każdym razem. Wiadomo, że to jest, takie mamy zasady, wchodzi 50, zawsze to jest, jakoś tak bardziej przykro się na to patrzy, kiedy ten jedyny musi odpaść i jemu na pewno też jest przykro z tego powodu. Jak tam odpadnie 20, no to jakoś w grupie sobie, jakoś się to gubi. Straciliście trochę atut takiej własnej skoczni, bo trudna sytuacja, bo przez rok tutaj nie trenowaliście w ogóle. Czy jak się jest w formie, to w ogóle to kompletnie nie ma znaczenia. No ja tu nie trenowałem nawet chyba trochę dłużej, ale myślę, że tutaj atut własnej skoczni głównie robią kibice, którzy przychodzą nasze skoki oglądać i ta atmosfera, która tutaj jest zawsze i te emocje i ta adrenalina, która nas napędza do działania, tego na pewno nie stracimy. A przewagę mamy taką, bo my wczoraj jeszcze trenowaliśmy, a inni nie. A ile skoków było wczoraj na treningu? To indywidualnie było, ja chyba z 5 ciapem. A tak z ciekawości, więcej pieluch zmieniłeś w tym tygodniu niż skoków oddałeś? O Jezu, kto by to liczył? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale zmieniasz, karmisz, robisz wszystko? Znaczy, laktacji nie rozkręciłem jeszcze, ale pieluchy jak najbardziej, tym się mogę zająć. No a z laktacją nie wiem, czy mi się uda rozkręcić, czy nie. A Maja daje spać? Tak, jest w sumie podobnie jak z Zuzką, dwa razy w nocy trzeba wstać, więc wydaje mi się, że to nie jest nic nadzwyczajnego i też wstać na te 5 minut to lajtowo. Dawid, a jak przed drużynówką, czy już wiecie w jakim składzie wystąpicie, czy możesz zdradzić, no i generalnie z tych wyników powtórzenie 2018 roku to jest w waszym zasięgu? Nie powiem ci, jakie były wyniki w 2018, bo ja tego nie pamiętam. A co do składu, to ja wyszedłem tam i przyszedłem tu do was i tyle wiem. Więc jeżeli chodzi o skład, no musicie zapytać trenera, który podejdzie wam za chwilę. Idzie, to on wam może zdradzi. No ja może się załapałem, no tak po wynikach sądząc. Okay. Wybrać sobie piosenkę, u ciebie padł wybór na pszczółkę Maję. Czy to jest taka jakaś mała dedykacja? No myślę, że nawet taka trochę większa dedykacja, mam nadzieję. Taki padł pomysł, żeby nie powtarzać tego, co już wielokrotnie było grane. Choć pewnie też za którymś razem może pójdzie. Ale myślę, że po tym, co się działo w ostatnim tygodniu tak naprawdę, no to myślę, że taki fajny akcent po prostu. Dzisiaj dwie wygrane serie treningowe, drugie miejsce w kwalifikacjach, taki dzień na plus i od razu kolejne pytanie, co można ewentualnie poprawić? Skoki jakby były dłuższe, to tyle trzeba poprawić. Generalnie dzień na pewno na plus. Te skoki wyglądały całkiem ok. Z drobnymi błędami, ale to nie było nic poważnego. No też w kwalifikacjach mieliśmy trochę cięższe warunki. Jeszcze do tego obniżony rozbieg. No więc przy tej zmniejszonej prędkości no nie było łatwo po prostu odlecieć. No ale troszeczkę tym wiaderkiem gdzieś tam nam kręciło, więc pewnie z kwestii bezpieczeństwa to wynikało. A że się później odwróciło znowu z tyłu, no to trudno. Myślę, że też nie możemy narzekać, bo z tego co widziałem, to rozstrzał tych punktów zawiad był dość spory i tak dostawaliśmy mniej więcej w połowie tych wartości, które były najwyższe i najniższe, więc nie możemy narzekać. No ale rzeczywiście przy tym rozbiegu już było troszeczkę ciężko odlecieć. To już 15 rok, kiedy pan startuje na Wielkiej Krokwi. 3 razy tylko udało się być w 10. W tym roku uda się odczarować? Ale... Czy jest taki temat w ogóle?
Nie, nie ma takiego tematu. No jeżeli chodzi o czarowanie czegokolwiek, to nie bardzo rozumiem podstawy tego, co bym miał czarować albo odczarowywać. Ja się przygotowuję jak do każdych innych zawodów. No, ja mam się skoncentrować na tym, co mam zrobić na skoczni. Co natrenowałem od maja, to działa na wszystkich skoczniach po kolei, więc nie mam podstaw do tego sądzić, żeby tutaj nie działało. Wiadomo, że są czynniki, na które ja wpływu nie mam, jak chociażby dzisiaj troszeczkę wiaterek mieszał i nie zawsze to poleci na sam dół, ale jeżeli swoją robotę się wykona dobrze, to wtedy można mieć nadzieję na dobre wyniki. A jakie to będą wyniki, trzeba oglądać, dmuchać pod narty i zobaczymy. Z ciekawości spytam o te takie pozasportowe obowiązki związane z tym, co się dzieje głównie po skoku. Gdy zawody są w Polsce, to ile tego panu przybywa mniej więcej w porównaniu nawet z turniejem czterech skoczni? Ojej, nie wiem, czy to ktoś kiedyś liczył, ale raz mi się chyba zdarzyło, że mnie tu zamknęli na skoczni, no. Po którymś konkursie. Nie pamiętam, czy to było jakieś letnie Grand Prix, ale była taka akcja, że już w momencie jak my wyjeżdżaliśmy ze skoczni, bo jeszcze mieliśmy tam u góry bufet, więc stwierdziliśmy, że jest późno, trzeba zjeść kolację, no to po tej kolacji już, że tak powiem, brama była zamknięta, no i trzeba było dzwonić i pytać, żeby nas wypuścili ze skoczni. No wiadomo, jeżeli tutaj mamy sporą ilość kibiców, oni każdy chce autograf, każdy chce zdjęcie, no nie każdy, ale sporo osób, więc no schodzi. Was jest też dużo, dużo więcej niż zazwyczaj i no i gadamy tutaj sobie tak o pierdołach, no. A czas leci. Jutro konkurs drużynowy, pana skoki bardzo dobre, każdy z tych trzech, no ale koledzy dzisiaj różnie skakali. Jakie w ogóle macie oczekiwania przed jutrzejszym konkursem? No ja mam oczekiwania na swoje dobre skoki, na to, że będę je oddawał na tyle dobrze, na ile potrafię. Wiem i wierzę w to, że koledzy również z podobnym nastawieniem do tego podejdą i no i tyle. Dawid, z racji walki o kryształową kulę trochę szkoda, że jest jeden konkurs indywidualny tutaj na Wielkiej Krokwie, a jeden drużynowy, bo na własnej ziemi czasem łatwiej te punkty zdobyć. Chyba, że tak nie jest. Czasem jest łatwiej, czasem jest trudniej, to zależy jak już kto do tego podejdzie. No ja uważam, że tutaj kibice nam dodają skrzydeł i te emocje i ta adrenalina, z którą przychodzą na skocznie, pozwala nam lepiej walczyć. Ale czy szkoda, czy nie szkoda, też drużynówki jeszcze nie mieliśmy w tym sezonie, więc fajnie będzie znowu powalczyć drużynowo. Dziękujemy, powodzenia życzymy przede wszystkim.